Jak kupisz dobrą kupejkę, to nic ci nie będzie szumieć. Ja ci powiem, że jeżdżę na myjnię ręczną, jak karczerem, jak chłopak jedzie przecież, nie? To powinno przeciekać. Zero. Jak masz dobrą, prostą po prostu, to... A jak jest ten? Widziałeś dzieciaka, bo... Dwa dni jest dostępny. Za tydzień lecimy na Tak, dobra, i teraz prosto koła i dobra. Dobra. Teraz mamy 5 minut na to, żeby się stąd wyjechać. Ura! Tak jak kiep model G. Proszę się przedstawić. Jakub Jezierski, jestem prezesem Stowarzyszenia BMW Pasja. Uczestniczymy podczas zjazdu w spotkaniu. Z lotu, tak? Mhm. Uczestniczymy w zlocie samochodów tutaj na twierdzy w Kłodzku. Jak doszło do jego stworzenia? Zaczęło się wszystko z powstaniem klubu 2 lata temu. Jeszcze niecałe. Natomiast idea stworzenia zlotu tutaj na terenie twierdzy Kłodzkiej powstał po rozmowach z Urzędem Miasta Kłodzko. Zaproszono nas na 48 dni Kłodzka i w związku z tym jako jedna z atrakcji postanowiliśmy przedstawić samochody z naszego stowarzyszenia. Jaką trasę mamy? Trasę? Jaką trasą jadą załogi? Pierwszy punkt zbiórki był we Wrocławiu na Bielanach. Stamtąd wyjechało ponad 30 aut kawalkadą. Dojechaliśmy do stacji Orlen na stacji w Boguszynie. Stamtąd dzięki uprzejmości Straży Miejskiej dojechaliśmy całą jedną kolumną tutaj na teren twierdzy. Po sesji fotograficznej, która jest teraz za nami, będziemy eskortowani również przez Straż Miejską na teren Osiru. I tam odbywa się impreza. Ile załóg możemy spotkać? W tej chwili jest ponad 50 aut, z tym, że jeszcze niektóre samochody przyjeżdżają, niektóre odjeżdżają. Także w granicach 60 samochodów będzie na całej imprezie. Jaką marką, jakim samochodem pan jeździ? BMW E34. Dlaczego akurat tym? Bo bardzo lubię tą markę. Co sprawia, że jest ona wyjątkowa? Prestiż. Jaki by nie był, aczkolwiek wiadomo, jakie są różne opinie na temat kierowców i ogólnie samochodów BMW, bo to auto są niby bandyckie, niby mafijne, aczkolwiek niezawodność tego auta i przyjemność z jazdy, którą daje, jest po prostu rewelacyjna. Tak,
Nie, myślę, że fajnie pasuje. Tak kurde nieprzesadny, nieprzesadzony. No. Fajnie. Słaby. Za tydzień jak chcecie, to popularne będzie. Popularne.